Dla mnie? Dostałem go od dziadka, jak szedłem na studia. No, a teraz jest twój. Dzięki. To się nie właduj pod samochód, co? Tak ciągasz ten rower? No, ona uczyła mnie szybciej niż dawaj. Ale jak ty pałujesz, to się męczysz. No, przez na tydzień się mocno zmęczę. Jadę do rodziców, będę zajmował się mamą. 70 km. Jesteś pojebany. Właśnie wydać się Michał na autobus. O, rower! Poczekaj, poczekaj. No dobrze, ale musisz teraz nim gadać? A co robi twój ojciec? Ojciec jest nauczycielem, ale dorabia jak może. Na mnie, na mamę, na mieszkanie. A mieszkam tu obok. Mam chyba jakieś piwo. Halo, tato? Wiesz co, słuchaj, nie mogę teraz, przepraszam cię, zadzwoni później, dobra? Pa. Wartość i numer seryjny roweru. Nie wiem. Pamiątka rodzinna. Tato będzie wiedział. No to proszę zadzwonić do taty i się go zapytać. Halo? Cześć, tato, słuchaj. Daj mi numer seryjny roweru. Nie, jestem na warsztacie, potrzebuję do jednej części. Dobra. Dobra, dzięki.
Cześć. Cześć. Co, nie przywitasz się? Cześć. Rower ciągle w naprawie? No. A jak synu? Jak studia? Spoko. Ludzi jakichś fajnych masz? No. No to może niepotrzebnie przyjechałem, co? Ukradli mi ten rower. Kto? Nie wiem. No jak włamali ci się do mieszkania? Nie z mieszkania. Spod bloku mnie ukradli. W biały dzień? W nocy. Bo go zostawiłem. Pojebało ci. Tato. Ty haruje dzień i noc, żebyś miał normalne życie, żebyś normalnie mógł studiować, a tobie się, kurwa, roweru nie chce schować? Za sam remont tego roweru matka by miała nowy wózek. Pieniądze jakieś masz, żeby jutro przyjechać? Jasne, że nie masz. Bo jesteś idiotą. Miałem nadzieję, że tak nie jest, ale myliłem się. Co ty tu robisz? Cześć. Przepraszam. Muszę znaleźć ten rower. Jak? Jak ja mam ci niby w tym pomóc? Nie wiem, no... Może widziałaś coś, może ktoś za nami szedł wtedy. Ty sugerujesz, że to ja ci zabrałam. Nie, ten ale mogłaś tak? komuś powiedzieć. Otóż nie wiem, czy pamiętasz, ale całą noc byłam z tobą. No dobrze, ale ktoś mógł za nami iść, nie widziałaś nikogo. Wyjdź! Co? Wyjdź! Ej, siostra! Zmieści się tu jeszcze jeden? Michał, nie, przepraszam! Ja ci wszystko wytłumaczę! Ej, co jest to? Kurwa, Robert, przestań! Przestań i spokój się! Co ty robisz? Chcesz, żeby nas psom wydał? Dobra, kurwa. Wiem, gdzie mieszkasz, kurwo. No, przepraszam.